No tak. Część czwarta. Część czwarta, no ale tutaj jak, o co chodzi tutaj tak tylko tyle, że powiem, ponieważ no tak. Kwestia tych gotów, ostrogotów i tak dalej. No proszę bardzo, nie trzeba daleko szukać. Idziemy A4 do Frankfurtu z Polski, to jest autostrada i tam mamy miejscowość Gotha. Proszę bardzo, na pamiątkę. To jest nazwa na pamiątkę. To jest dalekosiężna spuścizna tych gotów, Polaków, którzy tam mieszkali. Oni mieszkali właśnie od Renu. Od Renu. Po Murchiński. Czyli widzimy, jakie to było potężne Polonorum Imperia, według kronik rzymskich. Ale to jeszcze nie koniec. I teraz tak. No, Imperium Rzymskie z Imperium Polonorum, będę to tak nazywał, żeby każdemu weszło w to słowo łacińskie, weszło w pamięć, żeby wiedzieli, że Polonorum Imperia to jest Imperium Polaków i tak to, albo państwo Lechitów, Lechia, jakoś tak. No ale to już mniejsze o to. Oni musieli czasami no, utrzymywać kontakty handlowe. No, z takim imperium trudno nie utrzymywać żadnych kontaktów. Te kontakty były, no i oczywiście też się specjalnie tego nie lansuje, nie wyeksponuje się w historii, bo to jest tak zwana historia, która nie ma prawa racji bytu, ponieważ ona, ta historia, o której ja mówię, ona powoduje coś takiego, że Polacy uzyskują właściwą tożsamość. Ponieważ wcześniej no, jesteśmy jakby wynarodowieni z tej wiedzy i w sumie to, co nam powiedzą, nasza historia się zaczynała od 966 roku, a wcześniej była jakaś chłota, co po lasach latała. Tak nas uczą, powiedzmy, od małego. Ale niestety każda propaganda ma swoją jakby granicę możliwości, ponieważ tak, do dzieci wyrastają, jest internet, są ogólne informacje i nawet doświadczenia poszczególnych ludzi, moje tak samo, i dlatego można oddzielić ziarno od plew. Te kontakty rzymskie, to jest właśnie w Kaliszu. Kalisz leżał na szlaku bursztynowym. To był szlak bursztynowy nad Bałtyk, przez tereny nad Wisłą, i ten wóz został zrekonstruowany. To był wóz rzymski, handlowy, który był właśnie, wędrował między od Rzymu przez Florencję, przez Kalisz, wędrował na północ do okolic Elbląga, Gdańska, do Zatoki Gdańskiej, i stamtąd był z towarem poruszał się na południe. Oczywiście te wozy były takie stosunkowo małe, ale często robiono przystanki, ale bursztyn był bardzo takim towarem luksusowym w tamtych czasach. Dlatego cała ta impreza z tymi wozami, końmi i tak dalej, ta podróż była kosztowna, ale wszystko się opłacało, kiedy do Rzymu przyjechał bałtycki bursztyn. I co tutaj jeszcze tak? To mamy... No i teraz tak, tutaj dużo powiedziałem, ale coś trzeba, wiecie co, wam pokazać, skąd my to wszystko wiemy. Ktoś by powiedział, że to jakaś bajka. No dobrze, teraz proszę popatrzeć na haplogrupy. To jest badanie genetyczne zrobiono, i gdzie Polacy nie doszli. Proszę bardzo, to jest taki ciąg. Tutaj mamy resztki, oczywiście tam 30%, część tych Niemiec, tam 15%, nawet Skandynawia jest załapana, 30% to są te tereny w Rosji i tak dalej. I co jest najciekawsze? Tutaj te haplogrupy i tak dalej, to się wszystko nawet zahacza o Grecję. Jest 15% tej haplogrupy, czyli tego pochodzenia polskiego. W Grecji mamy tutaj Ukrainę całą, mamy całą Rosję, tutaj Skandynawię nawet. Proszę bardzo, 30%. W Niemczech tak samo mamy 30%. I teraz tak, mamy mało tego całą Rosję, tutaj mamy gdzieś na granicę na Uralu. I gdzie? To właśnie pokazuje. Gdzie akurat pokazuje palcem? 50%, tak jak w Polsce, ale przecież oni nie mówią po polsku. Ale co to za jedni? To są tereny Kaszmiru, północnych Indii.
Tadżykistanu, Kirgistanu, Kirgizji. Słuchajcie, 60% haplogrupy mieszkańców Kirgizji ma polską haplogrupę. Co ciekawe, jak weźmiemy pod uwagę zapis Starego Testamentu, żona Abrahama była kobietą białą, była bardzo piękna. Kobiety słowiańskie, powiedzmy już o tu wszystkich tutaj nacjach, to są najpiękniejsze kobiety świata i one słyną z urody. Mamy na przykład takie filmy typu Slavic Beauty. Proszę sobie zobaczyć na tego i zobaczyć, w jakich krajach mieszkają te Slavic Beauty, łącznie z Afganistanem, Persją, Indiami i te Slavic Beauty. To jest wszystko właśnie te piękności słowiańskie. Ponieważ widzimy, gdzie jest haplogrupa? W Afganistanie. Blondasy w niebieskich oczach. Całe wsie. Tak samo jest wschodnia Persja. Tadżykistan, to samo. Kirgizja. Kirgizja, jak już powiedziałem, 60% haplogrupa. Co jeszcze powiedziałem ciekawego? Najciekawszy numer. Okazuje się, że ostatni z carów Romanowych był Polakiem. On miał polską haplogrupę. Mało tego, bardzo rzadko, tak zwaną sarmacką. Też to się nie podaje. No, nie był żaden Rosjan, to był Polak. Akurat sprawa wyszła przy okazji badania tego DNA z tych szczątków, które zostały ujawnione. Gdzie po prostu ich tam zakopano cichcem. Po egzekucji cara i wraz z jego rodziną. A więc widzimy, jakie tutaj mamy pochodzenie, a więc tutaj nie ma żadnych kompleksów, czy tam tych, którzy by chcieli z nami zrobić jakieś kompleksy. Mało tego. Co jeszcze tutaj jest w tych haplogrupach jest ciekawe, że występuje to właśnie nawet północne Indie, Kaszmir. Znaczy Kaszmir, tak, dobrze, Kaszmir. Tam już nie ma języka, ale w języku Hindu jest takie słowo i to tylko na jeden szczegół zwróciłem uwagę, bo jeszcze jakby się zanurzy, to by tego więcej znaleźć, takich polskich słów. Tata. A wiecie, co to jest tata? W Hindu to jest firma samochodowa, gdzie oznacza to samo, tata, ojciec. Dobre? No właśnie, proszę bardzo, północne Indie. Mało tego, kiedy Polacy tam, jeden z Polaków tak się właśnie wypowiedział na blogu, pojechał tam do północnych Indii, no i mówi, że jest Polakiem i tak dalej. Oni mu mówią tak. W porządku, my wiemy, kim jesteś, ty jesteś Aria. A Ariowie to jest inna nazwa Polaków. Aryjczycy. O, w ten sposób. A więc widzimy, jakie my mamy tutaj pochodzenie. Po to się kombinuje z różnymi słowami, albo na przykład ludy indoeuropejskie, że powstały gdzieś tutaj na stepach, jakaś tam hołota po lasach lata, ona powstała na stepach. Wszystko to są pierdoły, za przeproszeniem. Ponieważ tak naprawdę pochodzimy z Turcji i wędrowaliśmy do Europy na zasadzie objęcia ziemi obiecanej. I dlatego na przykład na tym kanale właśnie, o, tutaj królewska. Nawet mieliśmy swoją mandalę, czyli symbol życia, symbol całego wszechświata z krzyżem. Właśnie ta na moim blogu tutaj jest? Jest, tak. No to zaraz zobaczymy. Właśnie to dojdziemy do tego początku. O, zaraz tu przejedziemy. Ten krzyż to jest symbol Boga. To nie jest żadne chrześcijaństwo, żeby ktoś tutaj się przypadkiem nie pomylił i powiedział, że ten krzyż to pochodzi tam gdzieś od Chrystusa. Nie, nie, nie. Doszedł do Chrystusa, było bardzo daleko. Jeszcze mamy bardzo, bardzo 10 daleko. 10 tysięcy lat. Jeszcze mamy bardzo daleko. Ja tutaj chcę tylko zrobić, o. Tak. O. Proszę bardzo, to jest mandala. To jest symbol życia w środku Ziemi. My tu żyjemy w środku Ziemi i krzyż. Krzyż jest symbolem Boga. A to jest właśnie, to jest jądro wszechświata, czyli tu mieszka Bóg. A gdzie oryginał tej mandali jest, przepraszam? Na blogu Białczyńskiego. A oryginał gdzieś jest? To by trzeba było tam zanurzyć się, powiedzmy, z tego. Ale jest i tak dalej. I to na przykład ten krzyż tutaj symbolizuje dawną władzę tego imperium i jest on w imperialnej koronie. Dlatego to jest korona imperialna. To nie jest taka korona, że tam, powiedzmy, no, krzyż mógłby siedzieć na jakichś tam, powiedzmy, no, paru rurkach, nie? To jest specjalna korona imperialna z krzyżem. I dlaczego ta korona imperialna? To było, co? Polonorum imperia.
Rzymianie tak mówili, Polonorum Imperium. Dlatego kiedy się zastanawiałem nad tym, no przecież to jest korona carska, no carskie było imperium i tak dalej, nie? Imperium Rosyjskie. To już było po Imperium Polaków. Ta korona została jako korona imperialna. Właśnie tego Polonorum Imperia. O, ja będę teraz łaciną operował dla urozmaicenia. Dlatego właśnie ta korona została. Natomiast w 26 roku ta korona została zmieniona i ten krzyż przestał istnieć. Ale to już jest oddzielna para kaloszy. Jest to oddzielny temat i to jest związane z przewrotem majowym. To też jest taki niechlubny rozdział w historii, który no, zapoczątkował no, zanurzanie się w odmęty resztek państwowości polskiej. Mogę dodać dwie rzeczy, że Rada Regencyjna w 1918-19 funkcjonowała Rada Regencyjna w Polsce. Stąd też ten nie? Korona imperialna. Chcieli przywrócić królestwo co najmniej. Nie? Rada Regencyjna świadczyłoby o tym, że Piłsudski wracał, że były takie siły, które w Polsce, które chciały przywrócenia monarchii. A tak naprawdę dopiero z konstytucją kwietniową w 1935 udało się przywrócić monarchię, bo ta konstytucja jest polską konstytucją. Przyszli prawnicy do Piłsudskiego i zaproponowali mu konstytucję. Odrzucił te pomysły, bo były obce. Chciał konstytucji polskiej. I rzeczywiście konstytucja kwietniowa z 1935 roku jest całkowicie polską konstytucją, polskiej myśli prawniczej. I w tej chwili obecnie na przykład konstytucja francuska się na niej wzoruje. O tym też Polacy nie wiedzą, że we Francji ten silny prezydent stąd się bierze francuski. I August Zaleski jako prezydent II Rzeczpospolitej na uchodźstwie przywrócił krzyż w koronie zamkniętej w 1956 roku. I o tym także się milczy niestety. Także gdzie jest krzyż? Prezydencie Andrzeju Dudo, czyli no. Odmienia się to nazwisko. Gdzie jest krzyż w koronie? Tak, tutaj tak właśnie. To jest taki szczegół, tutaj dotyczy właśnie skąd ten krzyż, a więc to nie znaczy, że to jest chrześcijańskie, tylko zupełnie to równoramienny. Tak, i on musi być równoramienny, to jeszcze przy okazji tego krzyża. Ten krzyż musi być równoramienny, nie może być jakiś tam inny. I mało tego, celowo propaganda sprzedaje, bo ten krzyż wygląda jak celownik, akurat go tutaj nie mam, bo to niestety na moim komputerze jest, ale krzyż, który jest takim celowniku jakby, sprzedaje propaganda dzisiejsza, że to jest krzyż solarny, guzik prawdy, to jest krzyż niebocentryczny. Właśnie on jest symetryczny i w kółku. Celtyckie krzyże też są w kółku, czyli oni są, to są, my mieliśmy już od początku wiedzę, że żyjemy w środku Ziemi. Tutaj jest akurat taki jakby nawrót, że ten niebocentryzm to jest jak bumerang, zawsze wraca. No i mamy właśnie ten nawrót tego niebocentryzmu do kwestii historii. My wiedzieliśmy o tym wcześniej, tylko wiadomo, później już była propaganda taka, że to zmieniono. Natomiast no, to tutaj na blogu pokazywałem, to są nasze początki właśnie. A do chrześcijaństwa jeszcze było bardzo, bardzo daleko, nie? A więc nawet są freski Chrystusa właśnie, że z tyłu ma taki właśnie krzyż i mówili, że to jest krzyż solarny. Nie, to nie jest, to jest krzyż niebocentryczny, to jest właściwa nazwa, krzyż niebocentryczny. To nie jest żaden solarny, mało tego, są odznaki polskie z orzełkiem z okresu międzywojennego właśnie z krzyżem niebocentrycznym. Z tego co wiem, niektórzy z żołnierzy wyklętych, z ich dzieci, bo jedni ze znajomych rozmawiali, oni też, oni wiedzieli, że żyjemy w środku Ziemi. No to tak. A więc widzimy, historia się z tym niebocentryzmem tak przeplata, że tego nie idzie jakby wyrzucić, wywalić albo rozdzielić. I praktycznie to by było na tyle dzisiaj, czyli mieliśmy granice na arenie, mieliśmy haplogrupy, o jeszcze raz je tutaj przypomnę, mieliśmy mur chiński, mieliśmy wyspę w cieśninie Bosfor, mieliśmy pochodzenie, piękne kobiety słowiańskie, tak też przy okazji, no to akurat można później pod tym filmem w linkach zadać. I
I mamy tą mapkę właśnie, piękną mapkę, która pokazuje właśnie tą historię, dokąd nasi dziadowie dojechali, czyli doszli. Oni doszli o wiele dalej, ale po prostu tak to zostało dzisiaj i możemy to dzisiaj sprzedać, powiedzieć to, czego nikt oficjalnie nam nie powie. To wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję.